Cześć, tu Jarek Jarząbowski. Witam Cię bardzo serdecznie w 26. odcinku podcastu Hair Espresso, w którym solo lub z gośćmi mówię o HR-ze w sposób prosty i konkretny. Dzisiaj dla odmiany po dwóch odcinkach w formie rozmów, w formie wywiadów z gośćmi, przyszedł czas na odcinek solo. Tym razem chciałbym podzielić się z Tobą tym, jak patrzę na realizację dużych projektów HR-owych. Jak się za nie zabrać, jak je zacząć realizować, co zrobić, tak aby to miało, powiedzmy, ręce i nogi. Odcinek jest trochę inspirowany artykułem, który napisałem dla magazynu HR Business Partner. Tak więc jeżeli chcesz przeczytać cały ten artykuł, to zapisz się na listę mailową na www.hrespresso.pl. Wtedy będę mógł Ci go również podesłać. Natomiast dzisiaj część tego artykułu przechodzi w formę audio. Powiem Ci o tym, jak zjeść słonia albo zrealizować dobry projekt HR-owy. Podzielę się z Tobą 8 zasadami, które mogą Ci ułatwić realizację złożonego projektu. Jestem przekonany, że wdrożenie tych zasad może Ci znacząco ułatwić życie. Tak więc wyciągnij kartkę i długopis, no albo zapisz się na newsletter, wtedy dostaniesz notatkę bezpośrednio ode mnie, ale na pewno zamień się w słuch, zastanów nad tym, no i co, życzę Ci powodzenia, kiedy będziesz prowadzić swoje projekty, rozwijać je, realizować i mam nadzieję, że przy okazji pamiętać o tym, co dzisiaj usłyszysz. Zapraszam bardzo serdecznie. W swojej HR-owej przygodzie w Dr. Max miałem okazję przygotować sporo projektów szkoleniowo-rozwojowych. Jednym z największych był program rozwojowy dla kilkudziesięciu menedżerów struktury operacyjnej. Jak to się zaczęło? Otóż w pewnym momencie stanęliśmy przed naprawdę dużym wyzwaniem jako cały zespół. Jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić cykl rozwojowy dla grupy menedżerów pracujących w strukturze rozproszonej, aby było to oczywiście jak najbardziej skuteczne i kosztowo efektywne. Niestety, oczywiście, zasoby ludzkie również mieliśmy ograniczone. Więc pojawia się pytanie, jak to zrobić? Przygotowanie takiego programu rozwojowego dla tak dużej organizacji jak sieć franczyzowa Dr. Max może przypominać na pierwszy rzut oka wyzwanie co najmniej tak duże jak zjedzenie słonia. Na szczęście na jedno i drugie jest przepis i kilka dobrych porad. Nie wiem, czy słyszeliście to powiedzenie, jak zjeść słonia. Odpowiedź jest trywialna. I taki jest pierwsza, i taka jest moja pierwsza porada. Czyli kawałek po kawałku. Dlaczego? No dlatego, że warto zacząć od dobrze przemyślanego planu. Później wdrażać go krok po kroku. Nie musimy od razu tego słonia zjeść w całości. I tak samo jest z programami, projektami w HR-ze, programami rozwojowymi czy jakimikolwiek innymi. Jeżeli chcemy zrobić coś dużego w HR-ze, przeprowadzić duży projekt, to musimy mieć świadomość, że będziemy go realizować krokowo. Nie zrobimy go naraz całego i nagle zrobimy wielkie wow i wszyscy w ciągu jednego momentu zauważą nasz geniusz. No nie, prawdopodobnie będziemy go realizować krok po kroku, kawałek po kawałku. Tak więc jeżeli stoi przed Tobą ogromne wyzwanie projektu na przykład jakiegoś dużego w HR-ze, niekoniecznie rozwojowego, to pamiętaj, że pierwsza rada jest prosta. Zrób to kawałek po kawałku. Natomiast prawda jest taka, że często ta porada nie jest wystarczająca. Dlaczego? No bo co z tego, że trzeba to zrobić kawałek po kawałku, jeżeli nie wiemy jak? No cóż, wchodzą nam kolejne porady, którymi chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. Więc zostając w naszej metaforze słonia, czyli jak go zjeść, zacznij po prostu od pierwszego gryza.
Otóż wracając do tego projektu rozwojowego, który organizowaliśmy, w dużych organizacjach, kiedy masz do przeszkolenia czy do zaprojektowania program, który ma objąć kilkadziesiąt czy kilkaset osób, to musisz mieć świadomość, że jest to często bardzo różna, bardzo różniąca się od siebie grupa docelowa. To znaczy w grupie docelowej mamy osoby, które mają niesamowicie różne potrzeby. Różnią się doświadczeniem, umiejętnościami, przebytymi szkoleniami, kompetencjami, potrzebami szkoleniowymi. Jak w takim razie pogodzić te potrzeby? No trzeba zacząć od początku, od pierwszego gryza. W przypadku projektów rozwojowych tym pierwszym gryzem jest dobra diagnoza potrzeb. Ale prawda jest taka, że nie tylko w projektach rozwojowych powinniśmy diagnozować potrzeby, ponieważ diagnoza potrzeb jest tym elementem, którego często niestety w projektach HR-owych brakuje, ponieważ próbujemy wrzucić coś, co uważamy, że jest świetne, że jest idealne, no bo w naszej HR-owej głowie i w naszym HR-owym świecie to działa, to musi działać, ale później okazuje się, że nie do końca działa, albo że ludzie wcale nie do końca tego potrzebowali, nie do końca tego oczekiwali i to nie spełnia swoich zamierzeń i celów. Efekty nie są takie, jakie byśmy chcieli. Tak więc na początku zacznijmy od dobrej diagnozy potrzeb. Jeżeli mamy kilkadziesiąt osób w grupie docelowej, to możemy zacząć od bardzo prostego narzędzia, od ankiety online. I to wcale nie musi być piękne narzędzie, to nie musi być wymuskana, wychuchana, piękna ankieta. Czasami wystarczy zwykły formularz w Google czy w Office, gdzie zadajemy kilkanaście pytań i sprawdzamy, jakie są potrzeby szkoleniowe. Oczywiście to jest tylko pierwszy krok, bo tak naprawdę, aby zaprojektować taki dobry, skuteczny, kosztowo efektywny program, no to sama ankieta i jej późniejsza analiza może nie wystarczyć. Wtedy zachęcam Cię do tego, aby sięgnąć po dodatkowe działania. To mogą być pogłębione wywiady z grupą docelową, z przełożonymi, z użytkownikami czy uczestnikami tego programu lub osobami, które są klientami tych osób, klientami wewnętrznymi na przykład. Dzięki temu możemy zidentyfikować potencjalne luki kompetencyjne, no i łatwiej przeanalizować dane, które mieliśmy wcześniej w ankiecie. Możemy je zweryfikować, czyli mamy zarówno takie badanie ilościowe, czyli na przykład ankieta online, jak i badanie jakościowe, czyli rozmowa jeden na jeden. No i teraz składamy to wszystko, czyli mamy dobrą analizę, planujemy i wdrażamy, tak? No niekoniecznie, bo musimy mieć świadomość tego, że nawet jak całkiem dobrze sobie to wszystko poplanujemy, to może się wydarzyć coś. No na przykład COVID może się wydarzyć i wtedy musimy mieć świadomość, że niekoniecznie powinniśmy iść zgodnie z planem. I to jest punkt trzeci, czyli pierwsza moja porada to kawałek po kawałku. Druga, zacząć od pierwszego gryza. Trzecia, to niekoniecznie zgodnie z planem, bo może warto uruchomić zwinny styl myślenia, ponieważ może nie chodzi o to, żeby tego słonia jeść, ale może powinniśmy go nakarmić. Może chodzi właśnie o coś innego, ponieważ nawet jeżeli przygotujemy ten doskonały plan na początku roku, w połowie się okazuje, że potrzeby się zmieniają, otoczenie biznesowe się zmieniło i tak naprawdę jeżeli zrealizujemy nasz pierwotny plan, to my i tak nie osiągniemy celu, bo coś się wydarzyło. Należy wprowadzić radykalne zmiany? Okej, trzeba być na to gotowym. Nawet jeżeli nasz plan był naprawdę świetny, to musimy być gotowi na to, aby go zmienić. I tutaj zachęcam do uruchomienia zwinnego stylu, zwinnego stylu myślenia i działania, do takiego Agile HR. Będę jeszcze o tym mówił na pewno w podcaście, tak więc spokojnie wrócimy do tego tematu, ale teraz Cię zostawiam z takim przeświadczeniem, z taką myślą w głowie. Pamiętaj o tym, aby nie przywiązywać się za bardzo do swoich planów, ponieważ one mogą ulec zmianie, więc planować warto. O tym też mówiliśmy z Michałem Kanarkiewiczem w jednym z odcinków podcastu. Oczywiście link do niego znajdziecie w notatkach, ale pamiętajmy, że ten plan może i nawet powinien się zmieniać. No właśnie, i teraz jeżeli już mamy plan, może nawet zmieniony, to co dalej? Otóż dalej, i tutaj punkt czwarty,
warto znaleźć kogoś, kto już tego słonia nakarmił albo zjadł. No, zależy z czym się mierzymy. Ponieważ nie ma co odkrywać koła na nowo. Koło kiedyś zostało odkryte, a my z niego korzystamy. I tak naprawdę w HR-ze większość rzeczy już zostało powiedzianych, zrobionych i zrealizowanych. Wystarczy tylko połączyć dobrze funkcjonujące kawałki, a w razie potrzeby właśnie zwrócić się do kogoś, kto już to zrobił, po wsparcie. Dlatego właśnie bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, aby budować silną sieć społecznościową, sieć kontaktów swoich własnych w ramach HR-u. Zachęcam Cię do tego, aby zwracać się, pomagać innym HR-owcom, dzielić się swoją wiedzą, ale też poszukiwać wiedzy HR-owej i poszukiwać wsparcia od świata HR-owego, bo ja jestem przekonany, że bardzo wiele można wyciągnąć od swoich kolegów HR-owców, tylko tą sieć trzeba świadomie budować. Tak więc punkt czwarty na tej liście, jak zjeść albo nakarmić słonia, to znaleźć kogoś, kto już to zrobił. Punkt piąty natomiast to podzielić się swoim słoniem. Dlaczego? No dlatego, że słoń je bardzo dużo. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy masz taką świadomość, natomiast słoń je 200 kg trawy i liści dziennie. No i nasze HR-owe projekty często są takimi ogromnymi słoniami i sami w pojedynkę możemy sobie z nimi nie poradzić. Tak więc ja zachęcam do tego, aby dzielić się naszymi HR-owymi słoniami, naszymi projektami, zapraszać do nich inne osoby. Zapraszać osoby z marketingu, które nas wesprą w komunikacji, w identyfikacji wizualnej i tak dalej. Zaprosić osoby, nie wiem, z działów finansowych czy analitycznych, które pomogą nam w analizie później projektu. Zaprosić kogoś z biura projektowego, jeżeli mamy takie, czy jakiegoś kierownika projektu. Czyli złożyć zespół, zaangażować zespół, część organizacji, a może nawet innego zewnętrznego partnera, czyli firmę, nie wiem, szkoleniową, eventową, organizacyjną, czy eksperta, osobę, która się po prostu na tym zna, która może nas wesprzeć swoją ekspertyzą, czy zespół, który też się podzieli swoim doświadczeniem. Będzie o wiele łatwiej taki duży projekt wtedy dowieść. Jeżeli już mówimy o projekcie albo projektach, no to prawda jest taka, że wielokrotnie jest ich dużo. I tutaj wchodzi nasza szósta porada, czyli skupić się na jednym słoniu. Ponieważ jeżeli mamy projektów dużo, to prawdopodobnie będziemy się trochę rozmieniali na drobne. I niestety, jeżeli jest ich bardzo dużo, to jest ryzyko, że nie zrealizujemy żadnego. Tak więc ja znowu zachęcam do tego, aby skupić się na jednym, tylko na jednej rzeczy, na tej, która może przynieść największe korzyści, albo największe korzyści przy najmniejszym, relatywnym nakładzie sił, albo taki projekt, który będzie najprzyjemniejszy, najbardziej efektywny, najłatwiejszy może do wdrożenia. Czyli wybierzmy sobie jakieś kryterium. Najlepiej, aby to było kryterium biznesowe, biznesowo związane z efektywnością, czyli taki projekt, który w najmniejszym relatywnie nakładzie sił będzie w stanie dowieść największą wartość dla organizacji. Dlaczego mówię o tym nakładzie sił? Ponieważ czasami warto się skupić nie na największym projekcie, który przyniesie największy przyrost, ale na jakichś kilku mniejszych, ponieważ je jest łatwiej zrobić, szybciej, i możemy się zabrać za kolejny projekt, a może dzięki temu, że zrobimy kilka projektów, to uzyskamy taki efekt z jednej strony synergii pomiędzy nimi, z drugiej strony procent składany, czyli dokładamy, nie wiem, 5%, później 10% jeszcze dodatkowej efektywności, ale ono już jest powiększone o te pierwsze 5 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc skupmy się na tym, na jednym słoniu, na jednym projekcie, tym, który uznamy zgodnie z pewnymi kryteriami, że jest to najsensowniejsze. Punkt kolejny to należy wybrać odpowiednie narzędzia. I to jest bardzo istotne w przypadku projektów rozwojowych, ale nie tylko. Natomiast na podstawie projektu, na przykładzie projektu rozwojowego, bo od tego zaczęliśmy, od tego weszliśmy, chciałbym Ci powiedzieć, jak bardzo różne narzędzia można wykorzystać. O tym rozmawialiśmy już z Arkiem Siechowiczem w odcinku na temat grywalizacji, adaptive learning. Tych metod jest całe mnóstwo.
I dzisiaj naprawdę to bardzo mocno widać, że taki nowoczesny, efektywny program to taki, który zakłada możliwie dużo różnych punktów styku z danym materiałem i możliwość uczenia się czy kontaktu z tym danym materiałem w różnych modalnościach. Kiedy jeszcze funkcjonowały, czy tak szerzej funkcjonowały spotkania offline, takie tradycyjne, to mogliśmy mówić na przykład o programach w stylu blended learning. Blended, czyli takich mieszanych, online-offline-owych. Jak to można zrobić? No, wystarczy, że wyślemy uczestnikom szkolenia pigułkę wiedzową, szkoleniową, taki starter merytoryczny, który już zainicjuje jakieś tam procesy myślowe. Już się pojawią procesy myślowe, już się pojawi jakiś element zaangażowania ze strony uczestników, którzy później, kiedy wchodzą już na szkolenie, to po pierwsze mają na przykład wyrównany poziom wiedzy, bo wszyscy przerobili pigułkę szkoleniową, albo już się zastanowili nad jakimś tematem i kiedy dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami, to już one są obrobione w ich głowach w jakiś sposób. Oczywiście można wykorzystać również inne formy. Dramę szkoleniową, symulacje biznesowe, szkolenia typu training on the job, coaching w formie online albo offline, pracę na case studies, action learning, albo dostęp w ogóle do bazy wiedzy w, nie wiem, w formie podcastu, w formie e-booków, w formie artykułów itd., itd. Tak więc wybierzmy odpowiednie narzędzia, te, czyli złóżmy z klocków, które już są dostępne, bo tak jak mówiłem, 99% rzeczy już zostało wymyślonych, musimy tylko pozbierać odpowiednie kawałki i ułożyć je w odpowiednią budowlę. To jest tak jak z klockami Lego, z różnych klocków możemy zrobić różne budowle, tylko odpowiednio je musimy poukładać na sobie z odpowiednią kolejnością i wtedy mamy największą szansę, że to przyniesie najlepsze efekty. No i w końcu punkt ostatni, jeśli chodzi o to nasze zjedzenie czy nakarmienie słonia, czyli pamiętać o zasadzie Pareto. Dlaczego? Otóż bardzo często nie jest konieczne, aby wykonać plan idealnie. Często wystarczy, aby to było wystarczająco dobrze, czyli tak zwane good enough. O tym rozmawialiśmy m.in. z Eweliną Mellon, która jest Head of People and Culture, TDO, czyli zajmuje się całym HR-em i ona doskonale wie i rozumie, że często lepiej skupić na wykonaniu odpowiedniej ilości rzeczy wystarczająco dobrze, niż skupić się na jednej i cyzelować ją do 100% efektów, bo no, jeżeli będziemy chcieli dojść do 100% efektów, to zajmie nam to bardzo, bardzo dużo czasu. Zgodnie z zasadą Pareto, często wygląda to tak, że jeżeli skupimy się na 20% konkretnych działań, one mogą nam przynieść 80% efektów. Natomiast oczywiście ciężko jest od razu zidentyfikować sobie, co to będzie te 20%. Tak więc no, umówmy się, raczej nie robi się projektów w 20%, ale może wystarczy, jeżeli zrobimy projekt w 50%. I to nam wystarczy, żeby te 80% efektów pokryć. Tak więc tych zasad, tych wskazówek, jak zjeść słonia, albo nakarmić słonia, albo przynajmniej zrobić fajny, mocny, dobry program czy projekt HR-owy, jest 8 i krótko je sobie podsumujemy. Czyli przede wszystkim punkt pierwszy, kawałek po kawałku. Punkt drugi, od pierwszego gryza. Punkt trzeci, niekoniecznie zgodnie z planem, bo może wystarczy nakarmić słonia, a nie go zjeść. Punkt czwarty, znaleźć kogoś, kto już to zrobił, kto już zjadł słonia albo go nakarmił. Punkt piąty, podzielić się swoim słoniem z kimś innym. Punkt szósty, skupić się na jednym wybranym konkretnym słoniu. Punkt siódmy, wybrać odpowiednie narzędzia. I punkt ósmy, pamiętać o zasadzie Pareto, bo może nie trzeba go całego nakarmić tymi 200 kg trawy i liści. Może wystarczy, że dostanie 100 kg bananów. Sam nie wiem. Tak więc mam nadzieję, że te 8 punktów pomoże Ci, jeżeli będziesz stać przed
sytuacją, w której będzie do zrealizowania duży HR-owy projekt. Pamiętaj, że ja też jestem do dyspozycji, jeżeli masz ochotę skonsultować się ze mną, porozmawiać ze mną na temat Twojego projektu, daj znać. To jest coś, co bardzo lubię, to jest coś, z czym się zajmuję na co dzień, więc jak najbardziej mogę Cię też w tym zakresie wesprzeć. Na ten moment to już wszystko. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. No i co? I zapraszam Cię do kolejnego odcinka, tak więc słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.